Kochani, kiedy ostatni raz miałem przyjemność mówić coś do was, mówiłem na temat wpływu i powiedziałem, że to jest jeden z takich tematów, o których można mówić godzinami. Kiedy wracałem do domu, Duch Święty mi przypomniał, że kiedyś jeszcze będąc w świecie, używałem takiego sformułowania, jak już nic nie miałem do powiedzenia więcej, a chciałem zrobić tylko dobre wrażenie, tak? To mówiłem, że jest to... Można mówić o czymś godzinami, a gdzieś tam się kończyłem. Natomiast dzisiaj zupełnie inaczej. Chciałbym kontynuować temat wpływu. Chciałbym powiedzieć trochę na temat zasad wpływu, ale zasad wpływu w Duchu Świętym. Jeśli korzystalibyście, nie korzystajcie z jakichkolwiek poradników, czy próbowali kiedykolwiek googlować sobie taki temat, wyskoczy wam masę zasad, które są zasadami manipulacyjnymi, typowymi technikami sprzedaży, w jaki sposób osiągnąć jakiś tam efekt. Nie słuchajcie tego, raczej posłuchajcie drugi raz tego, co będę dzisiaj do was mówił w tym miejscu. Dobra. Zasada numer jeden to jest zasada dosyć ogólna i od niej chciałbym wyjść. Bo to jest zasada, którą ja nazywam zasada włączonego nadajnika i zasada włączonego odbiornika, tak? Żebym mógł z kimś porozmawiać przez telefon, to nie wystarczy, że mam włączony swój telefon. Nie wystarczy też, że mam numer do tej drugiej osoby, tak? Abym mógł z nią porozmawiać, to ta osoba musi mieć swój telefon włączony i musi podjąć decyzję, że ona chce ze mną rozmawiać, tak? Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, bo mogę mieć wspaniałe newsy dla Donalda Trumpa. Mogę mieć dla niego w ogóle wielkie informacje. No ale jeśli on ode mnie nie odbierze telefonu, jak do niego zadzwonię, tak? No to nic mu nie przekaże. Izajasz prorokował, to jest Izajasza 40 rozdział, 21 werset. Czy nie wiecie, czy nie słyszeliście, czy wam nie opowiadano od początku, czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia ziemi? Ewangelia jest głoszona od 2000 lat. Od 2000 lat. Z różną częstotliwością, z różnym nasileniem, ale ona jest głoszona, tak? Ale wiele osób jej nie odbiera. Nie odbiera tego telefonu. Nie chce tego słyszeć. To są informacje, które przelatują z boku. Jest włączony nadajnik Ewangelii, ale jest wyłączony odbiornik, jeśli chodzi o jej przyjęcie. Tak? W Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, w 15 wersecie czytamy dalej. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota. Oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, a sercem nie rozumieli. Wskutek grzechu ludzi ich odbiorniki zostały wyłączone. Wskutek ich grzechu. Bardzo często patrzyli, czy patrzą, ale nie widzą. Słyszą teoretycznie, są w zasięgu, ale nie są w stanie tego usłyszeć. Tak? I ja kiedy sobie to analizowałem, jakby uświadomiłem sobie właśnie, że dlaczego Jezus nie wpłynął na wszystkich, tak, kiedy chodził jeszcze w ciele po ziemi. Dlaczego nie wpłynął? Bo oni byli pozamykani. Byli wyłączeni. Nie rozpoznali Boga w Bogu. Nie rozpoznali Go. Nie rozpoznali. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, żebyśmy nie popełniali swoistego błędu i nie mierzyli
skuteczności wpływu w taki światowy sposób. Wiecie, ja akurat zawodowo od lat w różny sposób zajmuję się mierzeniem różnych skuteczności, efektywności, ale wiem, że wpływu, naszego wpływu nie można jeden do jednego w ten sposób mierzyć w takich światowych, światowych wzorców. Nie jest ważne w tym momencie, nie jest ważne, ile masz lajków. Nie jest ważne, ile dzisiaj osób Cię obejrzało, bo Ty doskonale wiesz, że zrobiłbyś jeden delikatny skręcik w bok, minimalny, milimetrowy kompromisik, wskaźnik podskoczyłby Ci razy 1000. Jedna religijna bzdura dodana do nauczania, w jeden sposób zneutralizowana Ewangelia głoszona na ulicy i by Cię to niosło. Tylko to są światowe wskaźniki. Światowe wskaźniki wpływu. Ale my mamy głosić prawdę. Spotkaliśmy prawdę? Mamy głosić prawdę. Mamy nie chodzić na kompromisy. Słuchajcie, bo gdyby skuteczność wpływu mierzyć w światowy sposób, to okazałoby się, że Jezus wypadł bardzo blado. Masę ludzi była świadkami cudów Bożej mocy. 7-5 tysięcy, tak? Mężów, licząc kobiet i dzieci, pomnożenie chleba. A finalnie zostaje 120 osób. 120 osób. Tylko te 120 osób. Jakość tych 120 osób spowodowała całkowity zmianę biegu wydarzeń, tak? I wpływ w kolejnych pokoleniach na wszystkie kontynenty. Mówię o tym dlatego, żeby w tym wpływie nie spinać się. Nie spinać się, robić swoje i przede wszystkim koncentrować się na swoich intencjach. Na swoich intencjach, pilnować swojego serca. Tak, mamy dostęp do mądrości, tak? Ona jest w nas. Ja nie mówię, żebyśmy mądrze nie wpływali, ale żebyśmy się nie spinali tu i teraz w taki światowy sposób. Z tą zasadą tego włączonego nadajnika i włączonego odbiornika wiąże się też trochę taki drugi rów. Jeśli jesteś otwarty na wszystko i na wszystkich, to tak naprawdę wciągasz wszystko i wszystkich, tak? Jesteś pod wpływem wszystkiego. Jesteś takim Babilonem. Jesteś takim Babilonem. Wszystko może do Ciebie dotrzeć. Twój odbiornik jest włączony na każdy nadajnik, który nadaje. Nieważne skąd, nieważne co mówi, tak? Ktoś nadaje, Ty się chcesz poszerzać, łykasz to wszystko, tak? Stajesz się Babilonem. Wszystko jest wymieszane. Nie wiadomo już, o co chodzi. Ludzie właśnie często myślą, że słuchając różnych ludzi, oni się rozwijają prawidłowo. Bo to są takie światowe koncepcje. Żeby prawidłowo wzrastać, musisz bardzo szeroko docierać, gromadzić wiedzę. Jeśli ty się tak będziesz zawężał, to ty się nie rozwiniesz prawidłowo. Poznaj zdanie tej osoby, poznaj zdanie tej osoby, poznaj zdanie tej i zobaczysz, że ta jaki ma kontekst. Finalnie stajesz się Babilonem. Pamiętacie, mówiłem kiedyś o zasadzie suwaka, że cały czas, całe życie rozwijamy się. Pytanie, w którą stronę? Kiedy rozwijamy się w życiu, tak? Słuchając życia, przyjmując życie, idziemy, rozwijamy się w stronę życia. Nagle zaczynamy kogoś słuchać, kto uwalnia śmierć, tak? Idziemy w tą stronę. I znowu, życie, dwa kroki do przodu, śmierć, tak? Życie, śmierć. Finalnie, po roku, dwóch, może się okazać, że jesteśmy dużo bardziej uwsteczniliśmy się. Bo nałykaliśmy rzecz, mamy otwarty odbiornik i bierzemy wszystko. Bierzemy wszystko. Natomiast niekoniecznie
to wszystko nam służy. Nieczęsto ludzie pytają o różnych usługujących. W Polsce, na świecie, tak szczegółowo, a propos ich doktryny, tego, czego oni nauczają. I powiem wam szczerze, że dziwią się, że ja bardzo często, ja nie wiem. Ja nie wiem, bo moją służbą nie jest napisanie biografii tych ludzi, ale jakichś podręczników. To nie jest moja służba. Ja uwielbiam analizować życie Bożych ludzi, ale przede wszystkim pod tym kątem, co oni zostawili, co oni poświęcili. Jak poszli całkowicie za Jezusem. Te świadectwa mnie bardzo budują, ale jestem zaspokojony. Jestem nakarmiony. Nie słucham każdego z nich. Nie słucham każdego z nich. Nie skaczę po wszystkich kanałach, tak, że jakiś deser mi się przydał. To jeszcze sobie coś znajdę. Nie ma czegoś takiego we mnie. Nie ma takiej przestrzeni. W 1 Koryntian 4,15 Paweł pisał: i choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli, to ojców macie niewielu, to ja was zrodziłem. Jest ogromna różnica, znaczy jest różnica między nauczycielem a ojcem. Dobrze by było, żeby każdy nauczyciel też chciał być ojcem. Ale jest różnica. Jest różnica i my też powinniśmy to rozpoznać. Więc to jest ta zasada numer jeden, zasada taka ogólna. Włączony nadajnik i włączony odbiornik, tak? Nie frustrujcie się i nie wycofujcie się. Jeśli wchodzicie w nową przestrzeń, uwalniacie prawdę, siejecie, ale nie widzicie jeszcze zbioru. Nie idźcie na kompromis, żeby to zmienić. To wykona swoją pracę. To wykona swoją pracę. Ale też z drugiej strony. Nie chodźcie wszędzie z włączonym odbiornikiem. Wiecie, bo to tak jest. Ja kiedy idę, kiedy znajduję się w jakimś miejscu, które jest miejscem śmierci, tak? W jakichś takich okolicznościach. Ja nie jestem na to otwarty. Nie jestem na to otwarty. Ale tam jest w ogóle atmosfera śmierci. To tak jak wyjdę, nie wiem, na deszcz i na błoto i później muszę się w jakiś sposób umyć. Tak samo wychodząc z takiego miejsca, tak? Ja biorę prysznic krwi Jezusa, obmywam się w świętej krwi, żaden duchowy pył na mnie nie osiądzie. A gdybym poszedł tam dopiero otwarty, to bym załadował w siebie kupę różnych dziwnych rzeczy. I musiałbym się później z tego uwalniać. Nie wystarczyłoby obmycie się, tak? Z tego, co na zewnątrz jakby siada, ten duchowy pył. To bardzo ważne. Druga zasada to zasada dla mnie bardzo ważna. Zasada identyfikacji. Może tak zacznę. Pamiętacie chrzest Janowy? Jan Chrzciciel chrzcił wodą ku upamiętaniu, tak? Ku upamiętaniu. Zastanawialiście się kiedyś z takich względów celowościowych, dlaczego Jezus poszedł i ochrzcił się tym chrztem? Przecież On był bez grzechu. On nie musiał. On był bez grzechu. Z punktu widzenia celowościowego. On nie musiał tam iść. On poszedł jakby z innych względów, tak? To on, Jan mówił, tak? Jezus mu odpowiadał, godzi nam się wypełnić sprawiedliwość, ale z punktu widzenia samego celu, on nie musiał się upamiętać. Ale Jezus, on od początku identyfikował się z ludźmi, do których przyszedł. On się identyfikował z ludźmi, których przyszedł uratować. To jest mega ważne. Powiem wam, że ta zasada od jakiegoś czasu jest bardzo bliska w ogóle mojemu sercu. Ja sobie ją przeżywam, ja sobie w niej wzrastam, ja sobie oglądam, w ogóle oglądam siebie w tym. Jeśli nie przenikniemy
będzie albo wyłączony, albo bardzo powierzchowny. Taki płciutki. Taki płciutki. To będzie taki wpływ z zewnątrz. Jeśli nie przenikniemy do życia tych ludzi, coś wam powiem. Nie wiem, jak macie wy, ale ja kiedy oglądałem siebie w tym, to powiem wam, że jest ogromna różnica w głoszeniu Ewangelii z perspektywy wyższości cielesnej. To ja mam rację, a zupełnie inaczej, kiedy mówisz z perspektywy Bożej miłości i świadomości, że On poszedł na krzyż z miłości na każdego człowieka. Poszedł na krzyż, tak? I teraz zobaczcie, wielu z nas wychodzimy z różnych rzeczy w swoim życiu. Praktycznie każdy, w mniejszym lub większym stopniu spotykał się z odrzuceniem w swoim życiu. Ono się gdzieś tam manifestowało, z potępieniem. Kiedy ja zbadałem swoje serce, okazało się, że moje pierwsze głoszenia Ewangelii w jakimś stopniu podszyte były też tym, jak rozmawiałem z ludźmi, jeden na jeden, że to ja mam rację, bo to mnie gdzieś tam pozycjonowało wyżej. Ja się cieszyłem i chełpiłem z tym. Ja niekoniecznie wtedy byłem skierowany i skoncentrowany na tę osobę. Oczywiście, ja mówię, słuchajcie teraz o głębokich, subtelnych rzeczach. Na zewnątrz czasami nie widać różnicy, bo mówisz komuś Ewangelię, mówisz komuś wprost, tak? Ale pytanie, co jest tym motorem, tak? Czy to jest ta cielesna wyższość, tak? Czy to jest patrzenie... Wiecie, ja sobie uświadomiłem, że muszę widzieć w człowieku kogoś oszukanego przez diabła i chcieć mu pomóc. Ja nie jestem teraz lepiej, wyżej. On jest oszukany. Ja poznałem prawdę. Jestem mega wdzięczny za tą prawdę. A ten człowiek, który może mi bluźnić, może się ze mnie naśmiewać, on jest oszukany. On się boi. On się boi. On nie rozumie. On się boi. A to jest jedna z form manifestacji. Zobaczcie, w Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale 10-11. A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniów Jego. Co widząc faryzeusze, mówili do uczniów Jego, dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? Dalej, 11-19, czytamy, przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Wiecie, ja sobie w tym kontekście dość długo rozważałem te słowa. Ja się modliłem też o to, Jezus nie żył obok celników, grzeszników i prostytutek. On nie wpadał na godzinę na służbę do nich. On z nimi żył. To są takie, wiecie, dosyć lakoniczne zapisy. My sobie to tak wizualizujemy, że on siedzi w domu, tak jak my wychodzimy, idziemy na ewangelizację. On z nimi żył. On z nimi jadł. Pamiętacie, jak on mówił, że nie ma gdzie spać. Generalnie on z nimi był. Wiecie, mnie to rozciąga, jak patrzę na to. Rozciąga mnie to. Przeniknął do ich życia. Przyszedł ich uratować. Ale nie stawał generalnie i mówił, chodźcie tutaj, pijaczki, chodźcie tutaj, celniczki, tak? Żył z nimi. Jadł z nimi. Był. I z tego miejsca na nich wpływał. Mnie to rozciąga. Cały czas. Bo to jest jakby diametralna różnica. Znowu, niekoniecznie widoczna z zewnątrz, tak? Ale bardzo ważna i bardzo wyraźna. Więc jeśli my chcemy skutecznie wpływać, musimy wejść w życie innych ludzi. Musimy wejść w ich położenie. I powiem wam, że tak naprawdę tu wystarczy decyzja. Bo tak jak wam powiedziałem, to jest bliski mi temat. Ja sobie go przeżywam. Kiedy ja zacząłem sobie oglądać te rzeczy, zacząłem oglądać siebie w tych rzeczach. I zacząłem podejmować decyzję. Mówię, Boże, ja chcę. Ja chcę głębiej. Ja chcę bliżej. Ja nie chcę powierzchownego wpływu.
Bo ja rozumiem, że to nie o to chodzi. Ja nie chcę tak na 10%. I zacząłem, wiecie, obserwować i zmiany w sobie, i efekt na zewnątrz. Kiedy zacząłem modlić się o to, to nieważne z jaką grupą w tym momencie społeczną czy osobą miałem do czynienia, jeśli ja postanowiłem, że ja chcę wejść w życie tej osoby, bo chcę być blisko niej, chcę ją wyprowadzić, jakość tego wpływu zaczęła być zdecydowanie większa. I wiecie, to, bo mamy, są różne okoliczności. Nie z każdym jesteśmy tak blisko, że wejdziemy bezpośrednio w to życie, ale ja patrzę na to w bardzo szerokim kontekście. Na przykład kiedyś robiliśmy z Julitą ewangelizację przy Politechnice. I tam jest obok przystanek. I jest wejście do Politechniki. Głoszę Ewangelię. Mówię, część osób jest w ogóle podwracana, jakoś ich to nie dotyczy. Jakoś słyszą bardziej historycznego Jezusa, jakieś rzeczy religijne. W pewnym momencie z dwóch stron nadjeżdżają tramwaje, a ja dostaję taki impuls. Prosta rzecz, namacalna dla nich. I mówię, nadjeżdżają dwa tramwaje. Tramwaj życia i tramwaj śmierci. Tramwaj błogosławieństwa i tramwaj przekleństwa. Teraz wybierasz, do którego wsiadasz. Momentalnie w ogóle coś się przepiło, coś się zmieniło. Ci ludzie zaczęli patrzeć. To była sytuacja z ich życia. On w tym momencie jakby wiedział, że podejmuje jakąś decyzję. Do tej pory, mówiłem wcześniej, rzeczy, które w ogóle były dla nich, jakieś w ogóle nie widzieli związku. Ale tutaj zaczyna słuchać, zaczyna mówić, tak? Że ten tramwaj śmierci, on jest często w ogóle piękny, tak? Ale w nim nie ma życia, podejmujesz decyzję. I widziałem kilka kobiet i kilka mężczyzn, które z przerażeniem zastanawiały się, czy rzeczywiście mają wsiąść do tego tramwaju. Prosta rzecz. Jak byliśmy w Izraelu i rozmawialiśmy właśnie z Arturem, ja sobie to też uświadomiłem, jak byliśmy w Kafarnaum i oglądaliśmy ten dom Ojca Piotra, czy to tam zostało, tam religijne miejsce, teraz z tego się teraz zrobiło. Ale wiecie, gdyby Jezus dzisiaj w ciele tutaj był, gdyby to był ten czas, to Jezus mówiłby, nie wiem, o tych zasłonach, o tych światłach, krzesłach. On mówiłby do nas o przykładach z naszego życia. Nie opowiadałby kawałków, które w ogóle my musielibyśmy się zastanawiać. A dzisiaj to trochę tak jest gdzieś tam postrzegane, tak? Ale żeby wpłynąć do ludzi, musimy wejść w ich położenie. W to, w czym żyją, w czym się zmagają, tak? I nie z pozycji wyższości cielesnej, ale z pozycji w ogóle identyfikowania się z tym. Identyfikowania się z tym. No więc, jeśli chcesz wpływać na ćpunów, musisz się zidentyfikować z ćpunami. I nie mówię tutaj o tym, że masz ćpać. Ale musisz się z nimi zidentyfikować. Jeśli chcesz wpływać na milionerów, to musisz się z nimi zidentyfikować. Mamy Ducha Świętego, mamy w ogóle mądrość, tak? Czyste intencje, więc my potrafimy się w tym poruszać. Jeśli zechcemy, potrafimy się w tym poruszać. Ale musimy. Bo teraz, jeśli ja się będę konfigurował jak do milionerów, to ja nie wpłynę na ćpunów. A jak ja się będę konfigurował jak na ćpunów, to nie wpłynę na milionerów. Jak w tym kontekście zacząłem sobie też analizować te słowa Pawła, tak? Że wśród Żydów bądź jak Żyd, a wśród Greków jak Grek, to zrozumiałem, że tak, bo to z jednej strony chodzi też o przebiegłość, tak? Ale tutaj chodzi też o tą identyfikację. Jak pójdę do Żydów, to nie mogę mówić do nich greckim językiem. Będą Kretem, no nie zrozumieją, tak? Muszę być po żydowsku, tak? A wśród Greków jak Grek. Mnie to mega poszerza. Mnie to rozciąga. Wiem, że to jest tak naprawdę, wiele zależy od nas, że jest to jakiś tam etap naszego rozwoju, ale to jest mega ważna zasada. Jeśli my chcemy prawdziwie wpływać, zależy nam na prawdziwym wpływie, musimy przenikać w życie ludzi. Trzecia zasada, zasada wiarygodności. W Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale, w 3 wersecie czytamy: wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie, mówią bowiem, ale nie czynią. Wielu jest nauczycieli, którzy mówią pięknie,
Ale niewielu żyje tak, jak mówi. Niewielu żyje tak, jak mówi. Zobaczcie, Jezus ostrym cięciem ich przekreślił. On nie zarzucił tym uczonym w piśmie, że oni pism nie znają. Oni literalnie je znali, ale nie żyli tym. Nie żyli tym. On powiedział, okej, tak, teologia poprawna, tak? Tylko w ogóle oni nie rozumieją tego, nie potrafią tego zastosować i nie żyją w ten sposób. Więc możecie ich posłuchać, ale... I teraz, jeśli my chcemy wpływać, no to my chcemy wpływać tak, jak Jezus wpływał. Więc my musimy być wiarygodni. Musimy żyć tak jak mówimy, tak? Słowo, które my głosimy, tak? Ono musi być widoczne dla wszystkich w naszym życiu. Wiecie, to nie może być kolejny slogan, bycie wykonawcą słowa, tak? Teraz będziemy mówić, bo my jesteśmy wykonawcami słowa. I protestanci mówią, bo my jesteśmy wykonawcami słowa. Jeśli jesteś wykonawcą słowa, to to jest widać. To zawsze będzie widać. Ty nie musisz mówić, nikomu nie musisz mówić, że ty słowo wykonujesz. Będzie widać, że ty wykonujesz słowo. List Jakuba 4,17. Kolejna rzecz, uważam, że też rozciągająca w tym temacie, tak? Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Nie chodzi o to, żeby tylko ładować się poznaniem i znowu jakby cielesnie chełpić się, że my to wiemy. Że my to wiemy. No bo zobaczcie. Jeśli ja coś wiem, przyjmuję to, czyli umiem to czynić, a nie czynię, no to grzeszę. Jestem w błędzie. Jestem w błędzie. Jeśli my chcemy wpływać na ludzi, musimy być wiarygodni. Jeszcze jeden fragment. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, wersety 8-9. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. To jest fragment akurat taki typowy, wiecie, o religii, nie? Gdyby w tym kraju patrzeć na to, chociażby 90% ludzi w tym kraju używa słowa o Jezu. To wiecie, co powinno być w tym kraju, jeśli to by było na poziomie serca w ogóle. Byłaby identyfikacja, że oni rzeczywiście w ogóle w Jezusa wierzą, tak? To są pewne slogany. Więc my też. Jest bardzo łatwo wyłapać. My nie możemy być ludźmi sloganu. Nauczonymi pewnych wersetów, recytującymi z pamięci jakby wersety, ale jednocześnie wypowiadamy je w taki sposób pozbawiony życia, taki religijny sposób, tak? To musi się łączyć z naszym sercem. To musi się łączyć z tym. To muszą być żywe słowa, które wypływają z nas. Aby nasz wpływ był skuteczny. Nasze tak musi oznaczać również tak w praktyce, a nasze nie musi oznaczać nie w praktyce. To musi być widzialne. Jeśli ja mówię tak, to w moim życiu ma być widać tak. A jeśli nie, to ma być widać, że nie. Bo Jezus nigdy nie chodził na kompromisy. I zawsze robił to, co mówił. Zawsze. Zawsze. Kolejna zasada, czwarta. Zasada fundamentalizmu, czyli zgodności w ogóle ze źródłem. W pierwszym liście Jana 5,7 czytamy: albowiem trzech jest świadków, duch i woda i krew, a ci trzej są zgodni. Wiecie, ja weryfikuję te rzeczy. Weryfikuję, czy kiedy ja wpływam, tak? Mam na przykład, ja też mam wewnętrzne przekonanie, czy to jest zgodne ze słowem. Czy to jest zgodne z krzyżem? Wiecie, bo to bardzo prosty sposób możemy zrobić pewne frazesy. Dam wam taki przykład, tak mi się przypomniał. Kilka tygodni temu. Modlitwa środowa. Agata ją miała prowadzić, znaczy prowadziła. Dostała informację chwilę przed, że z jej tatą jest dużo gorzej, nie wiadomo tam, co się dzieje. Podchodzę do niej, tak w ogóle nie z gruchy, nie z pietruchy. Mówię, to może chcesz dzisiaj wcześniej skończyć. Jeszcze nie skończyłem tych słów.
Od razu miałem wizualizację Piotra, który mówi: nie przyjdzie to na ciebie, panie. Wiecie, w ogóle... No tak, a pak jest Adamus generalnie, tak? No właśnie w ogóle jest walka, stoi w ogóle w miejscu, tak? To tutaj załatwia rzeczy. Tutaj, teraz. Może chcesz wcześniej skończyć? I nie jestem humanistą, ale jesteśmy przesiąknięci gdzieś takimi rzeczami w ogóle wcześniej. To trzeba po prostu jakby wyłapywać. Ale z trzech jest światło. Tak? I to trzeba badać. Czy takie zdanie, bo każde zdanie, jeśli my wpływamy na kogoś, to albo wpływamy w Duchu Świętym, albo my czarujemy i manipulujemy. I to jest mega ważne, no nie ma inaczej. Mega ważne to jest, tak? Jeśli nie wpływasz w Duchu Świętym, jeśli nie spełniamy tych kryteriów, tych w ogóle trzech światów, to jakąś formę czaru my sobie gdzieś tam uwalniamy, tak? Czyli trzech świadków jest i musi być zgodnych i dobrze jest w ogóle to badać. Zasada numer 5 to zasada autorytetu. Wpływamy z pozycji władzy, którą posiadamy w Chrystusie. Z pozycji władzy, którą posiadamy w Chrystusie. Ona jest całkowicie oderwana od okoliczności ziemskich, relacji, zależności, tak? Autorytet mamy w Jezusie i w Jezusie go sprawujemy. To dlatego niewolnik mógł wpływać na swojego pana. Dlatego pracownik mógł wpływać na swojego pracodawcę. Kiedy oni szli do pracy, no to tam był jasny podział, tak? To jest szef, to jest pracownik. Ale oni mogli chodzić w różnym autorytecie. I teraz autorytet, tak, w Chrystusie w ogóle no jest po to, żeby w nim chodzić, tak? Czyli jest po to, żeby w nim chodzić. Ale to nie są te zależności, które są często przenoszone. Że ktoś ma pozycję w świecie, to on z pozycji w świecie ma mówić do tego, który ma niższą pozycję w świecie. To są bzdury. Autorytet mamy w Chrystusie. W Chrystusie go sprawujemy. W Chrystusie żyjemy. I to może być zupełnie inaczej. W pracy może być zależność szef-pracownik, ale ten pracownik może być ojcem duchowym dla tego szefa. Nie możemy patrzeć schematami, bo ich jest masę, wszędzie dookoła. Mamy utarte schematy i automatycznie w te ludzkie hierarchie czasami ludzie się w ogóle ładują. Jeśli chodzi o tą zasadę autorytetu, to tak samo z wiekiem jeszcze, o. To też niekoniecznie starszy zawsze na młodszego. Bo to jest pytanie, kto w jakim autorytecie w Chrystusie chodzi. I młodszy może nauczać starszego. I krócej nawrócony może nauczać tego, który jest długo nawrócony. To w ogóle są zupełnie inne rzeczy. Nie mierzymy tego w taki sposób. Autorytet w Chrystusie. I druga sprawa z tym związana to Efezjan 4:11. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami. Dobrze jest to rozpoznać, jeśli jest się powołanym na jakiś urząd. Bo to Bóg powołuje na te urzędy po to, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Tu nie chodzi znowu o ludzką, fałszywą skromność. Każdy z nas ma Ducha Świętego, każdy z nas. Te rzeczy jakby też są widoczne jakby przez innych, bo często jakby te obdarowania, które się wiążą z danym urzędem, to one są jakby rozpoznawalne, tak? Ale jeśli ty wiesz, to jakby wpływaj z pozycji tego urzędu. Bo to Bóg cię na niego powołał. Bo Bóg cię na niego powołał. Dobra, zasada numer 6. Zasada permanentnego rozwoju. 1 Koryntian 12:31.
starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski. To jest to, co powiedziałem wcześniej. My się musimy rozwijać w prawidłowym kierunku. Jeśli my chcemy wchodzić w nowe miejsca, jeśli chcemy, aby nasz wpływ realnie się poszerzał, my musimy nabierać jakości, my musimy nabierać głębokości, no przede wszystkim musimy chcieć. Musimy chcieć. To nie jest tak, że my sobie będziemy tak stać w miejscu, czyli tak naprawdę cofać się, a rzeczy same będą się działy. Jeśli zostaliśmy powołani, zostaliśmy też wyposażeni. W tym momencie my, decydując się, że chcemy wchodzić w te nowe miejsca, chcemy wchodzić w te nowe przestrzenie, my się musimy rozwijać. Musimy się stale rozwijać. I to wydaje mi się, że to jest ważne, żeby to też powiedzieć w tych dwóch aspektach, tak? Po pierwsze, rozwijać się w tym coraz głębszym rozumieniu, kim jesteśmy, każdy z nas indywidualnie. Kim jesteś? Kim jesteś? I ten drugi punkt, o którym też mówiłem poprzednio, i w jaki sposób chcesz wpływać? To są pytania, które, szczególnie to drugie, ja sobie je zadaję. Ja sobie je zadaję. Dla mnie to jest istotne. Patrzę, gdzie jestem, wiem, gdzie chcę być. Zaczynam proroczo widzieć kierunki, w których powinienem się rozwijać. Aby znowu mój wpływ nie był powierzchowny. Że pójdę gdzieś, gdzie będę kompletnie nieprzygotowany, niegotowy i mój wpływ będzie taki bardzo, bardzo słabiutki. Kolejna zasada to zasada konsekwencji i odpowiedzialności. Tak naprawdę to chodzi mi, że to jest taka zasada pewnej stałości, tak? Ale nazwałbym to zasadą konsekwencji i odpowiedzialności. W liście do Rzymian, w 6 rozdziale, w 23 wersecie czytamy: albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Ludzie ze świata, jeśli się nie nawrócą, idą do piekła. Amen? Amen. Nie ma inaczej. Tak? To wiemy. Jakby nie byli wspaniali, jeśli się nie nawrócą, nie narodzą na nowo z Bożego Ducha, idą do piekła. Ale chrześcijanie, grzesząc, uśmiercają pewną dziedzinę swojego życia. I wpływamy, mając tego świadomość. Gdzie? Bóg jest niezmienny, tak? On dał Jezusa, żeby ludzie się nie potykali. Żeby nie się nie potykali. Ale jeśli odrzucają w danej dziedzinie Jezusa, to się potykają. Bo zapłatą za grzech jest śmierć. I ta zasada jest niezmienna. I teraz do czego zmierzam? Jeśli wpływamy na kogoś i mówisz komuś prawdę, jeśli zrobisz tak i tak, robisz to wbrew takiej i takiej zasadzie Bożej, konsekwencją tego jest jakaś śmierć czegoś, to nie możesz mu powiedzieć, bo chcesz mieć teraz z nim dobrą relację, a nie tam, Bóg jakoś to załatwi, wiesz, tam z Bogiem można wszystko, El Shaddai w ogóle, wiesz, teraz będziesz śpiewał, no nie. Jest konsekwencja i odpowiedzialność. Wpływamy jakby z miejsca prawdy. Jezus jest drogą. Na tej drodze jesteś chroniony. Postanowisz wyjść z tej drogi, nie jesteś chroniony. Ludzie mają wolną wolę. My im zostawiamy prawo podejmowania decyzji, wyboru. Bóg każdemu z nas to dał. Dał tą możliwość, żebyśmy wybierali. Ale jeśli my wpływamy prawidłowo na kogoś, to my nie możemy go czarować. Religijnie go czarować. A wiesz,
Nie, to nie będzie. No nie. Jakaś śmierć nastąpi. Oczywiście, On jest też zmartwychwstanie. Ty później możesz wzbudzić zmartwych tą dziecinę, którą teraz uśmiercisz. Pytanie, czy to tak powinno być? Czy to o to chodzi? Żeby grzeszyć, zabijać coś, a później wskrzeszać. Można nie grzeszyć i nie zabijać. Więc z miejsca naszego wpływu musimy jakby świadomie jakby informować ludzi, że Bóg jest stały. Jest zasada konsekwencji i odpowiedzialności naszych wyborów i naszych decyzji, tak? Ósma zasada. Zasada prawidłowej intencji i czystości sumienia. W Ewangelii Mateusza, w 10 rozdziale, w 16 wersecie, przeczytam to w takiej wersji, bardziej jak oryginał mówi, niż jak tłumaczenia gdańskie czy warszawska. Oto ja posyłam was jako owce otoczone dookoła wilkami. Stańcie się mądrzy i rozsądni jak węże i czyści i nieskalani jak gołąb. Nie? To w ogóle jest bardzo fajne, żeby też to widzieć, że te dwie rzeczy w ogóle je można łączyć. Że można być tak mądrym i rozsądnym, jak był wąż, chociażby wtedy, kiedy zwodził w Edenie, tak? Jaką miał strategię, a jednocześnie można mieć czyste i nieskalane w ogóle intencje i serce, jak gołąb, tak? Paweł w liście do Rzymian w 9 rozdziale, w 1 wersecie mówi: prawdę mówię, w Chrystusie nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym. Wiecie, kiedy ja dzisiaj to już wiem i to rozumiem, bo doświadczałem, kiedy chciałbym kogoś zmanipulować, to natychmiast moje sumienie mi to pokaże. To będę wiedział. Oczywiście jest pytanie, czy ja to nie będę chciał tego zagłuszyć. To jest w ogóle zupełnie odrębna sprawa. Bo ja mogę stwierdzić, że ja tego nie biorę pod uwagę. Ale to tak jak powiedziałem z tym przykładem, tak? Nie przyjdzie to, Panie, na Ciebie, tak? Piotra. No tu jakby analogicznie. Analogicznie. Trzech jest świadków. Nasze intencje, one muszą być jakby prawidłowo poukładane. I muszą być w zgodzie z naszym sumieniem, które mamy, tak? No i to też możemy weryfikować w ogóle też za pomocą jakby słowa, tych świadków. Tutaj w Hebrajczyków 4:12 czytamy, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne, zdolne osądzić zamiary i myśli człowieka, tak? Zdolne są to osądzić. I ostatnia zasada, 9 zasada, to jest zasada, która spina to pozostałe, pewną całość. To jest zasada miłości. W Ewangelii Jana 13:35 czytamy: potem wszyscy was poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. To jest słowo do Kościoła, tak? Bo to jest słowo akurat skierowane do uczniów. Ale jest też inny fragment, którym ja się zawsze zastanawiałem. Jakoś go próbowałem sobie tak poukładać, bo nie do końca wiedziałem, jak mam się zachowywać. W liście do Rzymian jest 13:10. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Ja się długo zastanawiałem, co to jest ten bliźni? Czy to są tylko moi bracia w kościele? Czy niekoniecznie? Więc zacząłem sobie trochę badać to słowo, tak? To, no, niestety ono jest trochę szersze. To słowo plesion, bliźni, tak? To jest bliski, sąsiad, ktoś tuż obok, ktoś, kto w danym miejscu, w danych okolicznościach znajduje się w jakimś naszym pobliżu, tak? On się staje w tym momencie gdzieś tam naszym bliźnim. Wiecie, to jest w ogóle miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Teraz, kiedy my wpływamy, tak? My musimy mieć w ogóle generalnie świadomość, że walka jest w nich z krwią i z ciałem. Bardzo często jest popełniany taki błąd, że gdzieś tam te działa skierowane są bezpośrednio przeciwko
człowiekowi. Do tego dochodzą jakieś takie cielesne pobudki, zemsty, jakiegoś odreagowania. Tak? Ale to słowo mówi wyraźnie. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. A walczymy nie z krwią i z ciałem. Jeśli chodzi o wpływ, tak? Wpływamy dlaczego? Wpływamy dlatego, że kochamy. Tak? Nie rozumiem, gdyby miało być inaczej. Bo jeśli wpływamy z innego powodu, to coś jest nie tak. To albo jesteśmy niedowartościowani, poniżeni, odrzuceni, no coś nie może być. Coś tu nie gra, tak? Kocham Jezusa. Kocham prawdę. Nienawidzę grzechu. No bo nienawidzę, tak? Ale ludzi muszę oglądać jego oczami. On postanowił oddać za nich swoje życie. Poszedł za nas na krzyż. Poszedł za nas na krzyż. Wiecie, czy to oznacza, że kiedy ja wychodzę na ulicę głosić Ewangelię, czy to oznacza, że ja kocham tych wszystkich ludzi w takim humanistyczno-romantycznym rozumieniu, w taki światowy sposób? No niekoniecznie. Niekoniecznie w taki sposób ich kocham. Niekoniecznie. Ale wiecie co, ja kiedyś sobie zacząłem to analizować i Jezus, Ty oddałeś za nich życie, tak? Tak umiłowałeś świat, Boże, że dałeś swojego Syna. Ja kocham Ciebie, Jezus, więc ja będę czynił to, co Ty czynisz. Będę to czynił. Będę patrzył na innych Twoimi oczami i będę postanawiał ich kochać. Dla mnie to jest istotne. Dla mnie to jest istotne, bo mam coraz większą świadomość, że jeśli ten wpływ nie jest ściśle związany z miłością, ja nie będę tutaj wchodził, już wiele razy u nas było mówione na temat miłości, tak, nie łączymy tego z humanizmem, tak, to nie to miejsce. Ale życie Jezusa mnie rozciąga. Rozciąga mnie to, co On zrobił. I teraz od razu zderzam to z tym, dlaczego ja chcę wpływać. I biorę z Niego garściami. Biorę z Niego garściami. Jest dla mnie cały czas żywym przykładem, jak spędzić to życie tutaj. Nie zgadzam się w swoim życiu na jakiekolwiek rozjazdy. Nie zgadzam się, jeśli te zasady mają być gdzieś tam powykrzywiane. Bo ja chcę coś osiągnąć, albo chcę coś stracić. Tylko tak jak powiedziałem na początku. Niekoniecznie. Niekoniecznie jest tak, że zawsze siejąc dzisiaj, my będziemy dzisiaj zbierali. To w ogóle mogą zbierać kolejne pokolenia. Ale ta jakość, głębokość, te fundamentalne zasady w ogóle, one są mega ważne, żebyśmy nigdy tego nie zatracili. Żebyśmy się nie skoncentrowali, tak? To jest tak, jak wiecie, jak czasami, no nie u nas, ale generalnie mówię, powiedz regułkę, tak? Powiedz regułkę, zaliczony. Ja 7 przeprowadziłem w tym tygodniu do Jezusa, a ja 15. Ja nie wiem, czy przeprowadziłem. Bo w taki sposób, to ty w ogóle nie wiesz nic o tym człowieku. Też w ogóle nie przeniknąłeś na niego. Nie wiesz, to jest wszystko takie... Mi przynajmniej nie o to chodzi. Zależy mi, że... Wiecie, to miejsce, w którym jesteśmy, to poznanie, które mamy, ja modlę się o to, żebyśmy je właściwie wykorzystali. Żeby to nie było przepalone. Wiem, jak wpływ jest ważny. Często śpiewamy też, tak, że nie będziemy siedzieć w kościółkach, jak psy w kojcach. Nie? To jest też mega ważne. Ja jestem świadomy tego, że w ogóle my jesteśmy powołani do tego, żeby wpływać. Żeby wpływać na tych zagubionych, oszukanych ludzi.
Kończąc, krótko, jakie są bariery prawidłowego uwalniania wpływu? No, pierwsza, taka też bardzo podstawowa, często jednak spłycana. No, brak tożsamości nieba i świadomości zjednoczenia z Bogiem. Tego, że ja i Jezus jedno jesteśmy. Jeśli my jesteśmy bardziej związani z rzeczywistością i z naturą Ziemi, to tak naprawdę tu jest bariera dla nas. Jeśli my nie mamy tej świadomości, że jesteśmy jedno z Bogiem, jedno z Nim, patrząc na życie Jezusa w ogóle, patrząc z perspektywy wieczności, jeśli my nie oglądamy tego, no to ten wpływ, to uwalnianie tego wpływu jest zaburzone. Tak? No, druga, brak realnego bezpieczeństwa w Chrystusie. Realnego. Ja nie mówię tutaj o sloganach, wiecie, to osobiste bezpieczeństwo. Osobiste bezpieczeństwo. Finansowe bezpieczeństwo. Ja na przykład miałem, tak? Jak wychodziłem pierwszy raz na ewangelizację, z jednej strony bardzo chciałem, ale z drugiej strony bałem się. Diabeł próbował mnie też w tym zatrzymać, tak? I to jest taki dobry moment, żeby zobaczyć sobie, czy ja się w ogóle bezpiecznie czuję. Czy ja się bezpiecznie czuję? Wiecie, wiele osób jest w stanie pojechać i na całym świecie głosić Ewangelię, ale nie u siebie. Ale tak jest. I to się trzeba też w tym pooglądać. Bo zakładam, że większość z was albo się z tym mierzyła, albo też mierzy. Realne poczucie bezpieczeństwa w Chrystusie. Trzy. Niska samoocena. Czy ja podołam? Czy ja dam radę? Tamten na pewno tak. Ale czy ja? Ja to chyba nie. Ja chyba nie dam rady. Ja nie mam takich umiejętności. Masę przekleństw, bluźnierstw wypowiedzianych w ogóle w kilku myślach. Nie? Ale to się ze sobą wiąże. Tak? To jest ta niska samoocena. Cztery. Niedowiarstwo. To, że tak naprawdę nie wierzymy w obietnicę. Że nie wierzymy w Słowo. Gdzieś tam intelektualnie też jakby osłuchaliśmy się z tym, jakby też już jesteśmy. Ale nie wierzymy w to. To nie jest pewność w naszym życiu. Pewność. Pewność. I to powoduje, że no jest to bariera prawidłowego uwalniania wpływu. Tak? No dalej lęki, wszystkie systemy lękowe. Ja nie będę teraz tak dużo na ten temat mówił. No. To wszystko jest też ze sobą powiązane, bo są naczynia połączone. Tak? Systemy lękowe zatrzymują ludzi i próbują w jakiś sposób to wytłumaczyć i opakować, dlaczego nie wpływamy. Sześć. Letniość. Czyli tak naprawdę system życia w kompromisach. Zaczyna się zazwyczaj od jednego malutkiego, milimetrowego kompromisu. Za chwilę się w tym płynie. No i jest to mocna bariera prawidłowego uwalniania wpływu. Siedem. Cielesność, tak? Cielesny człowiek, on chce wywierać wpływ, ale wpływ cielesny. To jest zupełnie inny wpływ. To są zupełnie inne zasady. Zupełnie inne. Zupełnie. Na czym innym mu zależy. Ma inne intencje, inne pobudki, tak? Bo bardziej chodzi o niego. To się często manifestuje egocentryzm duszy. Żeby się na mnie koncentrować, żeby mnie chwalić, żeby mnie zauważać. Kolejna religia, tak? Tak przecież nie przystoi. Łamiesz nasze zasady. Jakiś system prawa. Jakiś system prawa, który gdzieś jest wbity. Dostajesz objawienie od Ducha Świętego. Masz trzech świadków. Generalnie widzisz, że to jest zgodne ze Słowem, z Krzyżem. Ale jeszcze nikt czegoś takiego nie zrobił. No i co robisz teraz? Co robisz teraz? Jeśli będziesz latał po innych ludziach i pytał, oni nie mają tego objawienia, no to jeśli mądrze ci odpowiedzą, jak ci nic nie odpowiedzą w tym temacie. Ale mogą ci też jakby załadować śmierć, bo oni
To nie jest ich objawienie, to jest Twoje objawienie. I teraz słuchajcie. Ja nie wierzę w to, że jest 5, 10 sposobów wpływu. Jak na tu jest 100 osób, to jeśli 100 osób podejmie decyzję, że chce wpływać, to każdy może mieć w ogóle objawienie o nowych miejscach, nowych metodach. My możemy wtedy gigantycznie wypłynąć. Ale jeśli będziemy patrzeć jeden na drugiego tylko, to my się zawęzimy. Zawęzimy się. Tak? Kocham ewangelizację uliczną. Kocham ją. Ale modlę się o różne inne formy ewangelizowania. Bo je też kocham. Nawet tych, których jeszcze nie poznałem, nawet tych, których jeszcze nie mam objawienia, wiem, że w nich będę. I nie chcę teraz, żeby, wiecie, bo to jest tak. Przychodzą świeże rzeczy od Boga. Przecież ci wszyscy Luter, baptyści, zielonoświątkowcy, oni w którymś momencie, ci pionierzy, oni byli przebudzeni. Oni odkrywali jakąś prawdę. Ale później kolejne osoby siadały w tym, opakowały zasady, to już się nie mieści poza tym, co brat Luter gdzieś tam widział, tak? I staje się religia. I teraz my wszyscy, mając Ducha Świętego, my się nie możemy zatrzymywać. Jeśli trzech jest świadków, jeśli to jest to nasze objawienie, tak? Co do tego wpływu, ono jest zgodne ze Słowem, zgodne z krzyżem, tak? No to ten, kto dostał to objawienie, bo jak zakładam, chciał i o to się modlił i o to napierał, no to też jest jakby liderem tego tematu. Pionierem i liderem. Za to mogą pójść w tym inni. Bo to nie chodzi o to, że wszystko mamy robić sami. To nie o to chodzi. Ale my nie możemy tego gasić. Nie możemy tego gasić. Ja mogę być liderem wpływu w jednym temacie. A ty możesz być liderem wpływu w drugim temacie. I nie możesz patrzeć, czy ja mam to samo objawienie, co ty, żebyśmy to zrobili. Bo każdy z nas ma Ducha Świętego. Każdemu z nas zależy na tym, aby zaludniać niebo. To wszystko jest w naszym zasięgu. I to są różne ukryte formy religijne, które próbują ograniczać. Coś, co było nowe, za chwilę może skostnieć. Sformatować się. Wyraźny kształt. I przeważnie ci, którzy byli nowi, oni tam wszyscy mówili, my jesteśmy nowi, 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 a w tym czasie już 10 nowych ruchów powstało. I nowych form życia, tak? I pewnie zielonoświątkowcy uważają, że oni są nowi, baptyści, że oni są nowi, tak? I wszyscy, że oni są nowi, bo oni są, do czegoś tam się porównują. No i ostatnia, też tak jakby zbiorczo, tak? No, to jest tak brak pracy nad naszą duszą, nad zaburzeniami, bo my mamy wtedy zaburzony obraz, tak? My krzywy ogląd rzeczywistości mamy. Jeśli mamy krzywy ogląd rzeczywistości, to my nie możemy odbierać też prawidłowo tego biały. To my przez tą ilość bałwanów w nas wtedy generalnie rozpoznajemy i próbujemy do tego dobudować. Więc to jest mega ważne, ale te wszystkie bariery prawidłowego uwalniania wpływu to są naczynia połączone. One się ze sobą wiążą. Jeśli jakby, no puentując, tak? Jeśli dostrzegasz dzisiaj jakikolwiek z tych barier, to spokój. Postanów, że jesteś człowiekiem wpływu. Kto jak nie my? Kto jak nie my? Amen. W ruchu przebudzeniowym nie można nie wpływać. Ja proszę, żebyście te nauczanie poprzednie to złożyli sobie do kupy i tak się na to przyglądali, bo to są bardzo istotne rzeczy. Tu nie można nie wpływać. Tutaj ludzie, którzy przychodzą czy do tego kościoła, czy do tego zespołu naszego, czy gdzieś się łączą z nami w różnych formach służb, to oni nie wytrzymają niewpływania. Rozumiecie? Nie wytrzymają. Tu nie ma czegoś takiego. Bo się ludzie poduszą inaczej. No. Bo to jest wszystko
ukierunkowane pod wpływ na ten świat, od wychowania dzieci, poprzez prowadzenie życia rodzinnego, tworzenia zawodowego, swojego systemu zawodowego, wszystko. Wszystko. Każda rzecz. Tu w ogóle nie ma miejsca na coś innego, rozumiecie, o co chodzi? Nie ma. No. Cały czas się wpływa. Cały czas. Ja pamiętam, byłem kiedyś w takim jednym kościele i pastor do mnie mówi, że jest, mówi, podszedł do kobiety u nich w kościele, to 20 lat już tam była w kościele. I on do niej mówi, może byś powiedziała świadectwo swojego nawrócenia. Ona mówi, pastorze, to jest naprawdę dla mnie zbyt dramatyczna historia. Na 20 lat tam była w tym kościele. A on do mnie mówi, co ja mam zrobić z tymi ludźmi? Ja mówię, wyrzuć ich wszystkich stamtąd. On mówi, ja bym musiał wyrzucić 70-80% kościoła. Ja mówię, to wyrzuć ich. Niech w cholerę wszyscy idą. Rozumiesz, o co chodzi? Miłośnie ich wyrzuć. Rozumiesz? Jak rodzic nastolatka ćpuna wyrzuca, który mu notorycznie kradnie, rozumiesz, i wynosi z domu. To z miłości się takiego gagatka wystawia na dwór. Jeszcze najlepiej w zimę. Wyrzuć go z tego kościoła. Po co on tu siedzi? To jest herezja, to co on tutaj robi. Stworzenie sztucznego tłumu. My tu nie mówimy o kościelnictwie, to co Michał dzisiaj mówi, to nie są rzeczy, to nie jest kościelnictwo. To jest postawa serca. Po co ja tu jestem, Panie Boże mój? Jak już się człowiek nawróci, zostanie wypełniony Duchem Świętym, to pierwsza rzecz, którą musi zrozumieć, to kim jest, tak? A po drugie, to po co on tu jest? Co on tutaj robi? Co ja tu mam robić w ogóle na tej ziemi teraz? Jak ja się dowiedziałem, że jestem narodzony z Bożego Ducha, wypełniony Duchem Świętym, żydę do nieba, ja jestem świadomy tego, że jestem jedno z Bogiem, to co mam tu robić? Co ja tutaj mam robić? To jest pytanie, które ja zadałem Bogu w więzieniu. W ogóle kto ja jestem? O co mi chodzi tutaj? O co mi tutaj chodzi? Czy mi chodzi o to, żebym ja miał szczęśliwą rodzinę? Bo ja mogę bez Boga mieć szczęśliwą rodzinę. Ktoś mówi, no bez Boga nie można mieć szczęśliwej rodziny. Mówię, puknij się w głowę. Ty nie miałeś bez Boga szczęśliwej rodziny, bo byłeś socjopatą, zanim się nawróciłeś. A to nie każdy jest socjopatą. Jest kupa porządnych ludzi, normalnych. To mają normalne rodziny, w ogóle bez Chrystusa. I normalnie dzieci chowają. I normalnie robią biznes, i normalnie żyją. To jest nieprawda, żeby do normalnego życia na ziemi jest Bóg nam potrzebny. Do normalnego życia na ziemi to jest troszkę zdrowego rozsądku potrzebne. I wystarczy, tak? I to wszyscy rozumiecie, bo to nie to. Tutaj ja się znajduję po coś. Ja mam wywierać wpływ. Ludzie mają pretensje. Teraz te zdjęcia zostały zamieszczone. Uzdrawiam chorych, wypędzam demony, modlę się o wskrzeszenie zmartwych. Jakie rozwolnienie się wszędzie zrobiło, to nie pytaj człowieku. Ja to u siebie widzę, jak ja to rozumiesz. Co to w ogóle jest? Jakim prawem wy to robicie? To ludzie się pytają, jakim prawem się chorych uzdrawia. Ja ciekawy jestem, czekałem zamieścić takie ogłoszenie, na przykład morduje na zlecenie. Czy ja miał większy chęć niż to, co teraz ludzie tu mają. Rozumiesz? I można mi płacić karką. Ja bym miał chyba mniejszy chęć, naprawdę. Wiesz, o co chodzi? Kurczę. Nie ma żadnego problemu. Człowieku. Ale tu jest problem, bo oni uzdrawiają chorych, Bo oni wskrzeszają zmarłych. On się pyta, ilu już wskrzesili? Ja na przykład w ogóle, to bzdury są. To jedna wielka prawda. Ale to jest hej, przeciwko czemu? Przeciwko
duchowi Mesjasza. To duch antychrysta, który mówi, siedź na dupie, jakbyś się nawróciłeś. Siedź. Nie będę siedział. Wszędzie, gdzie zajrzysz, tam będę ja. Albo ludzie, z którymi współpracuję. Do lodówki zajrzysz, zdaniesz kogoś nas. Dlaczego? Bo ten ruch wpaja ludziom w serce. Tak? Wpływ. Wpływ. Cały czas. Pamiętajcie, tak zwana teologia resztki, jest taka teologia, tak zwana teologia resztki, która mówi o tym, że Bóg jakoś sobie poradzi ze zbawieniem ludzi. Wiesz, o co chodzi? Nie poradzi sobie, bo on sobie nie radzi w takich tematach, w ogóle go to nie obchodzi. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Ludziom to się wydaje, że to jest coś takiego, że jak się komuś coś zleca, że jak Bóg komuś coś zlecił, to że on teraz cały czas się przygląda na tego kogoś, czy ten ktoś to zrobi dobrze, czy źle, jak to Bóg to sam zrobi. To bzdury są. On zlecił i poszedł. Wiesz, o co chodzi, o czym mówię? On ci zlecił i poszedł. Wiesz, że nie ma planu B? To jest straszna tajemnica wiary. Straszna. Nie ma planu B. On przed zlecił ich i koniec. I proszę was, bo te przeszkody, te wszystkie to są mega ważne sprawy. Mały drobiazg, mały drobiazg. Dzisiaj rano miałem sen, wierzę, że od Boga. I tym śnie w ogóle śnią mi się tory. Tory mi się śnią. Jedzie lokomotywa. Po tych torach taka stara lokomotywa. To się wszystko dzieje jak w obrazku, takim obrazie, jakieś archaiczne to wszystko. Ja tak stoję z boku, ja z tym obrazie patrzę na to wszystko. I ta lokomotywa jedzie, wyjeżdża z takiego tunelu i ona, jakaś jest taka ta lokomotywa niezdatna za bardzo, żeby jechać dalej. Taka jest, niby jedzie, ale jakoś tak się wtacza w ogóle, nie? Taka jest słaba ta lokomotywa. Ja tak powiem, w tym śnie stoję, się modlę, w ogóle mówię, Boże, o co chodzi, mówię w tym, że ona tak słabo jedzie, tak? A Bóg tutaj mówi, ty powiedz Michałowi Sięcinie, bo on się zna na pociągach, żeby on tam jej zmienił w środku w ogóle takie różne układy jakieś elektroniczne, nie? I ja w ogóle patrzę dalej w tym śnie i co, ta lokomotywa wyjeżdża? A tu jakieś ręce i to chyba właśnie Michała, bo to jak się, no bo o to tu chodziło, tak zdejmują tę mordę z przodu tej lokomotywie i tam coś tłupią, jakieś złącza i ona jedzie i wyjeżdża następna i ją znowu tam coś zmienia i one jedą i przyspieszają. Stają się jakby normalne, mogą jechać, mogą zasuwać, rozumiesz, o co chodzi? Ale kiedy w środku im styki prawidłowo się połączyły? Jesteśmy tutaj, żeby wpływać. Nam się styki muszą połączyć odpowiednio. Nie tutaj jestem, żeby coś. Nie jesteś tu po coś. Ty nie jesteś po to, żeby tutaj być, mieć rodzinę, założyć sobie dzieci mieć czy coś. Weź. Nie. Masz rodzinę dobrze, masz dzieci dobrze, nie masz dzieci dobrze, nie masz rodziny dobrze. Wiesz, o co chodzi? Nie koksuj, kurczę. Chodzi o to, tak? Po co ty tu jesteś? Chcesz mieć rodzinę, to załóż. Nie chcesz, nie zakładaj, ale jesteś po to, żeby wierać wpływ. Amen? Ty nie jesteś po to, by rodzinę założyć. Rodzina jest przy okazji. Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle wiecie nawet, że nie o to chodzi, żeby ziemię już zaludniać. To od momentu przyjścia Jezusa, powiem wam wielką tajemnicę wiary teraz. Od momentu przyjścia Jezusa skończył się temat zaludniania ziemi. To jest finito. Wiecie, to teraz zaludniamy, bo nam się chce. To zaludniają tak ludzie. Rozumiesz? A tu nie trzeba zaludniać. To już nie trzeba zaludniać, bo to idzie wszystko do utylizacji tak już. Rozumiesz? W momencie, kiedy Jezus Chrystus, Boży Syn, został ukrzyżowany, po trzech dniach stał z martwych w ciele, wstąpił do nieba, na ziemię wstąpił Duch Święty, tak? To się zaczęła era upadku globu. Nie odnowy ziemi.
nie odnowy ziemi. Nie ma odnowy ziemi w niej. Teraz Boże ludzie tutaj chodzą i wpływają. Wyciągają ludzi z kanału, okej? Doprowadzają do pełni uczniostwa, heja, następny, 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 zaganiamy, 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 zaganiamy. Uwalniamy Bożą mocą. Nie zajmujemy się naturalną rzeczą. Chcemy, to się możemy zajmować różnymi sprawami. Chcesz coś mieć? Miej. Wiesz, o co chodzi? Tylko nie rób z tego wielkiego coś. Jesteś po to, żeby wywierać wpływ. Żeby wywierać wpływ. Po to tu jesteś i miej to w swoim sercu. Jesteś osobą ponadnaturalną. Reszta przy okazji. Wszystko reszta przy okazji. Szczęście osobiste, rodzina, biznes. Przy okazji. Bardzo ważną rzecz. O tym pamiętajmy. Wstańmy proszę. Ojcze, ja modlę się, aby serca ludzi były ukierunkowane na to słowo, na wywieranie wpływu. Ojcze, ja modlę się, aby każdy z nas tutaj, każdy, kto nas słyszy, miał tą głęboką świadomość, Ojcze, że jesteśmy tutaj po to, aby wywierać wpływ, aby zaludnić niebo. Ojcze, ja Tobie dziękuję, że my w Chrystusie Jezusie mamy wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności i niczego nam nigdy nie zabraknie. Ale my jesteśmy głęboko świadomi tego, że jesteśmy tu po to, aby wywierać wpływ. Ojcze, my deklarujemy, że nasze życie będzie zawsze życiem wpływu. Wpływu w Duchu Świętym. Duchu Święty, pomóż nam, aby każda bariera w naszym życiu przeszkadzająca w wpływaniu została rozbita. Każda bariera w nas i wokół nas, niech to zostanie rozbite u podstawy, Duchu Święty. Ojcze, całe nasze życie jest ukierunkowane na to, aby wywierać wpływ. A Ty jesteś w tym. Amen. Amen.